No i siema, karaluchy z Pawaluchy, witam was serdecznie z miasta Hurghada w Egipcie. Nie spodziewaliście się mnie tutaj. Jesteśmy teraz w marinie, idziemy na taką łódeczkę, która ma chyba szklane dno czy coś takiego i będziemy sobie patrzeć na rafę kolorową, więc myślę, że będą fajne widoczki. No, ogólnie chciałem się z wami przywitać i powiedzieć, że jesteśmy na łódce, ale oczywiście już problem. Ogólnie jakbyście mieli tu przejechać, to pilnujcie pieniędzy i wszystkiego, bo na każdym kroku chcą was opierdzielić. Pani z biura nam mówi, że płacimy po 2 dychy, przyjeżdżamy tu, mamy zapłacić po 4 dychy nagle, ale się okazało jednak, że nie, jak zrobiliśmy za dymę. Więc trzeba uważać, bo kroją na każdym kroku. No dobra, ale wracając do tematu, lecimy sobie taką łódeczką, gdzie będziemy mieć przezroczyste dno i będziemy oglądać rafę kolorową, a potem idziemy zwiedzać miasto z polską przewodniczką. Z polską przewodniczką, tak, dobrze powiedziałem. Więc powinno być w miarę spoko. Jesteśmy na łódce. O, mamy submarine level, czyli tam będziemy schodzić pod spód. Ogólnie wygląda tak. Chciałem powiedzieć, że czysta woda, ale tu, ale jest błękitna, nie? Tylko zaś bardzo zaśmiecona. Ładna Genesis stoi sobie. I płyniemy. Ogólnie zastanawiam się, czy jest możliwość snurkowania. Ja będę pływał, to zobaczycie w następnych odcinkach, będę mieć możliwość pływania z delfinami, więc na razie chyba sobie snurkowanie odpuszczę, bo lecimy też na miasto. O Jezu, w końcu chłodno, ale spójrzcie na te piękne widoki. Musicie mi uwierzyć, że to robi wrażenie na żywo. Wy tego nie widzicie. Ta woda jest taka piękna, niebieska. Opuszczamy naszą grotę. Widoczki mogliście sami ocenić sobie. Od razu mówię, że to nie oddaję totalnie przez kamerę, bo przez kamerę wszystko jest takie wypłycone i szare, a tak naprawdę jest piękna, błękitna woda. Thank you.
No i co? My wpływamy do portu, do mariny i zasuwamy na miasto. Idziemy coś pozwiedzać, zobaczymy, co tam ciekawego będziemy robić, czy co będziemy zwiedzać. Ciekawego na pewno wam coś nagram, więc widzimy się na mieście. Przyjechaliśmy na Stare Miasto, ogólnie tutaj teraz widać, jak żyją ludzie i w ogóle wszystko wygląda. Jakaś katedra, kościółek, przyjechaliśmy sobie pod kościółek. Ogólnie wszyscy na motorach jeżdżą bez kasków, nie? Tak jak tutaj z panią rozmawiamy, to mówi, że to jest nic, po 5 osób jeżdżą nawet. Coś jak w Kambodży, podobnie. Ale ogólnie fajnie, Stare Miasto. I idziemy sobie do środka. Trafiliśmy na ślub. Trzy święto wprawiane są w języku koptyjskim. To jest ani arabski, ani łaciński, to jest specjalny język. Aha. Pierwszy raz słyszę o języku koptyjskim. To jest specjalny dla koptów. To trafiliśmy na ceremonię. Podejdziemy bliżej, zobaczymy, jak to wygląda. Jesteśmy na ceremonii w ogóle, fajnie, że trafiło się. Jesteśmy ogólnie, ceremonia jest odprawiana w języku koptyjskim. Język koptyjski, czyli język staroegipski, potomek języka egipskiego, należy do rodziny języków afroazjatyckich. Od XIX wieku jest językiem martwym. Do jego zapisu używano pisma alfabetycznego, zapożyczonego od Greków, a autorem pierwszego słownika koptyjskiego jest Jan Francosi coś tam, który odczytał egipskie hieroglify. Wprost mamy parę młodą. Ogólnie jest taka troszeczkę ceremonia podobna do naszych, no ale jednak troszeczkę inaczej, bo jest coś takiego jak jakieś obrzędy czy coś takiego. Zaraz będziecie mogli może jeszcze zauważyć. To jest chyba jakieś odganianie złych duchów czy czegoś takiego. Nie będziemy parze młodej przeszkadzać, więc wychodzimy. Ale fajnie, że się trafiło coś takiego. Lecimy dalej. Muzułmańskie są urodziny proroka Mohameda. I na przykład te wszystkie właśnie tutaj kiermasze, te ozdoby, takie są palmy młode, to są takie typowo na to święto ich. Bo to jest ich tak jakby święto. Takie lalki różne w sukniach ślubnych są słodycze. Bo dla nich
prorok Mohamed, taki najważniejszy prorok. W ogóle dużo osób nazywa się Mohamed albo Ahmed. My mamy samych Ahmedów, ja mam wrażenie. Ale Ahmedów mamy. Ale ja dzisiaj tak straciłam, właśnie tak siedziałam, mówię, no kurde, ja mam moi koledzy, to 90% to są Ahmedy. To jest ich imię, drugie to jest imię ojca, trzecie imię dziadka. I właśnie tak Mohamed, Ahmed, Ibrahim. Nie ma nazwy. I kobieta również ma drugie imię już po ojcu. Czyli na przykład... Jak to jest ze street foodem? Sara, Ahmed, Mohamed. Jak to jest ze street foodem ogólnie? Tak jest. O, to laleczka. Ja to są typowe ostrożne. Dawaj, dawaj. Ale fajny mały busik. Wow, te laleczki to są na ich święto, tak? Dekoracja, na tą rodzinę jest proroka Mohameda. Bo dla nich to jest święto takie bardzo ważne. Można patrzeć, tutaj to jest kraj, który nie ma zasad BHP ani nic. Teraz idziemy na swój budynek, który nie ma zasad BHP. Ale to na to by trzeba patrzeć, on powiedział, to jest smaczne. Właśnie chciałem powiedzieć, że ten kebab tam bardzo ładnie wyglądał na tych rolo. Wyglądał lepiej niż te nasze polskie mielonki na pewno. Idziemy gdzie teraz? Na targ? Na targ warzywny. Widzimy się na targu. Żonka się boi przejść przez drogę, bo trzeba po prostu przejść przez drogę. Chodź, chodź. Słuchaj. Ale tych taksówek to tu jest ogroma. Wszędzie pomarańczowe taksóweczki. W kwietniu, to ja 20 minut. Zobaczymy, czy uda nam się przejść, ale musimy poczekać, aż auta przestaną jechać. Wszyscy trąbią. A, i spotkany proceder taki sam, jak i w Sewilli, w Hiszpanii widziałem bardzo często. Nie można tutaj żebrać, a więc ludzie sprzedają chusteczki. Dobra, daliśmy radę. Wracając do tematu, właśnie, że nie można żebrać, więc sprzedają z chusteczki i to samo w Sewilli robią właśnie na rondach, przy stankach i tym podobne. No, i tym podobne. Ile osób może być w taksówce w Egipcie? Po prostu ile wejdzie. O, chyba już widzę, wchodzimy na targ? Tak. Poczujecie. Możemy kurczaka kupić sobie i przynajmniej mamy świeżutkie mięsko, a nie tam ze sklepu dwa tygodnie leżane, zleżałe. Ogólnie jakich waluta ma się do naszej? To są funty egipskie, tak? Około 13 groszy. 13 groszy. Tu masz też gęsi. O, możemy kupić. Też ci pan zabija na miejscu. Aha. Ale przynajmniej mają świeżutkie mięso. Świeże, gołąbka. I nie trzeba... Jeśli chodzi o gołąbki, takie konserowane? Nie. Bardzo dobre. O, możemy kupić sobie... Uwaga, motorek. Możemy zakupić sobie gołębia, kaczuszkę, wszystko świeżo. Mega. Wow, jaka to Zero, to jest piątka. To jest piątka? Tak. 20 punktów. Czyli to jest 20? Tak, to jest. To jest 20, tak? Pacy bieg, ten kilogram. Okej, okay, okej. Okay. Następne gołębie. Daniel. Co? Tak. No, nie wiem, czy widzisz tam dalej. Możemy podejść, ale... Znaczy... Lodówek tu nie ma, to wszystko wisi na parkach. Na No to na pewno nie widok dla Klaudii. Czyli sklep mięsny, ale sklep mięsny chyba sobie darujemy. Tym bardziej, że ja tu idę z weganką. Nie, ja tam nie wejdę. Z weganką. W sumie nie aż taką weganką, bo było rybki jesz, nie? No i co? Tak wygląda targ. Można kupić sobie jedzonko żywe, znaczy które ubić. Wszystko w sumie możemy kupić. Świeże owocki. I co, lecimy dalej.
dojechaliśmy do meczetu El Mina. No, a dziewczyny poszły się przebrać w te jakieś ich strojki, ubranka i tym podobne, żeby sobie porobić foteczki. Ogólnie, no jak to budowla. Nic nadzwyczajnego, jak dla mnie, nie jestem fanem jakiejś tam infrastruktury raczej zabytkowej, raczej wolę nowoczesne rzeczy. Patrz, jaka babuszka tutaj przyszła. Meczety po 10 minut, on powiedział, że on zamyka 10 minut. Cześć babuszka. Do meczety wchodzimy na bossa. Okej. Ściągamy buciki. Zobaczycie, jakie to są miękkie dywany, nie to zawsze ci i wchodzimy sobie. Idziesz, Grażynka? Idę. Jezus. Idziemy zobaczyć, jak wygląda wnętrze meczetu. Jaki mięciutki dywan. O, jaki pan ma długą rurę od odkurzacza. No i co, jesteśmy w środku meczetu. Wygląda to tak. Fascynujące. Ta infrastruktura po prostu przemawia. Nie, po prostu... No ładnie jest, jak w polskim kościele zwykłym. Tylko inne napisy, dokładnie. No i bardzo mięciutki dywan i ławeczek nie ma. O, wszystko wygląda tak, że to jest jeden wielki dywanik. O, idzie moja babuszka. Musiała za jednego dolarsa sobie zakupić takie ubranko, żeby móc tutaj wejść po prostu normalnie. Książki za darmo. Zobaczmy. Nie, nie zobaczmy. Weźmy sobie na pamiątkę. Tu. Status kobiety, list dla mnie. O kobietach. Tutaj jest, patrzcie, książki za darmo, w różnych językach ogólnie. Ciekawe bardzo, że takie coś dają. Macie duński, szwedzki, norweski, Serbia, Hiszpania. I mamy polski. I mamy status kobiety w islamie. Proszę bardzo, taka książeczka. Nie interesuje mnie to, ale Grażyna, widzę, sobie wzięła. No i tyle. Porobione foteczki. Tutaj ładnie. A tak to wygląda od góry i całe. No. Porobione foteczki, mam 9% w baterii w GoPro, więc na razie kończę. Lecimy dalej, czy? No to chyba lecimy dalej. Przed nami targ rybny. Wchodzimy sobie zobaczyć, jak wygląda tutaj w Hurgadzie targ rybny. Ale ryby. Ale zapach jest niesamowity. O, jakie krawce. O, pan mi pokazuje, czy to jest dolar. Jaka? Pan dolar. Pan dolar? No, thanks. Pan dolar. Thank you. Jaka wielka ryba. Zobaczcie to. Normalnie taki dobry szczupak, ponad metr. O, tu widzę coś lepszego nawet, jeszcze większe. Ogólnie zapach jest... Możecie się domyślić, jak pachnie na takim miejscu, gdzie nie ma lodówek, ale zobaczcie te ryby. Ale bestia. Przeszliśmy, zrobiliśmy szybką rundkę. Trochę nieładnie pachnie rybołkami. I co? Chyba zaraz będziemy kierować się do resortu. Jeszcze pokażę wam resort i parę atrakcji z resortu, bo mam już nagrane. Wczoraj nagrywałem, ale wrzucę to wszystko w ten film. Nie będziemy robić dwóch. Więc idziemy dalej jeszcze. Zobaczymy, co tu nas spotka.